Czym się Pani dzisiaj zajmuje? W jakiej organizacji Pani pracuje? Na jakim stanowisku? Obecnie pracuję w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jest to agencja rządowa i jestem zastępcą dyrektora. Co Pani robiła tuż przed rozpoczęciem studiów MBA? Przed rozpoczęciem studiów miałam okazję pracować w różnych sferach aktywności szeroko rozumianej, ponieważ zarówno pracowałam w administracji publicznej, w biznesie, jak i w NGO-sach. W związku z tym miałam takie szerokie spektrum na to, co się dzieje w takim normalnym naszym życiu społeczeństwa. Po co Pani przyszła na studia MBA? Jakie były Pani motywacje? Bardzo, że tak powiem, konkretne, a mianowicie pracując w tych trzech sferach, a będąc z wykształcenia humanistką, uznałam, że potrzebuję profesjonalnej, fachowej wiedzy, wiedząc też, że taką wiedzę szeroko pozwalającą zrozumieć działanie biznesu, firm, gospodarki daje MBA, stąd właśnie zdecydowałam się na te studia. Czy było coś, co Panią zaskoczyło w trakcie tych studiów? Jedna rzecz tak, a mianowicie mając też doświadczenie z innych studiów czy szkoleń, zaskoczyło mnie wysoki profesjonalizm organizacji tych studiów i takie partnerskie podejście do nas. Dlatego, że będąc studentami tych specyficznych studiów, z czasem okazywało się, że każdy z nas, nawet ja, miałam coraz więcej obowiązków i w związku z tym sposób, w jaki studia zostały zorganizowane, zrozumienie nas, gdzie musieliśmy godzić pracę z nauką, dotrzymywanie wszelkich możliwych terminów, to było takie pozytywne zaskoczenie, ponieważ to nie jest taki oczywisty fakt. Chociaż być może na MBA-u to jest właśnie standard. Czy ewentualnie jak te studia wpłynęły na rozwój Pani kariery? Powiem, że wpłynęły zasadniczo. Dlatego, że po pierwsze zdobyłam tą wiedzę, której chciałam, a mianowicie wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, finansów, gospodarki, zarządzania, ale przede wszystkim te studia pokazały mi, czy nauczyły mnie, jak starać się być liderem przyszłości. A w obecnych czasach, czasach, gdzie innowacje są kluczowe, gdzie nam w ogóle gospodarka, społeczeństwo rozwija się o nowe technologie, to te studia z jednej strony dały mi tą wiedzę, którą potrzebowałam, ale przede wszystkim pokazały mi, w jakich kierunkach powinnam się dalej rozwijać i dały mi bardzo niezbędne narzędzia, a mianowicie szukać tej wiedzy, bo ona się też szybko dezaktualizuje, szczególnie w obecnych czasach. W związku z tym wyposażyłem je w coś, co się okazało kluczowe w dalszym moim życiu zawodowym, czyli dało mi taki zasób wiedzy i nauczyło mnie języka, gdzie mogę swobodnie rozmawiać, czy to z HR-owcem, czy z finansistą, czy z IT, czy też ze swoim szefem, ponieważ z szefem też trzeba umiejętnie rozmawiać, by przekonać go do swoich pomysłów. Właśnie, a jak ta wiedza zdobyta w trakcie studiów, na ile ona zdała egzamin teraz w trakcie pandemii, tego okresu bardzo innego niż ten wcześniejsze lata? Pani kończyła te studia na kilka lat temu. Ale ta wiedza wciąż jest aktualna, ale przede wszystkim właśnie pokazała mi, w jakich kierunkach należy iść, czyli kluczowa okazała się współpraca. To nam Państwo na tych studiach, Panie Profesorze, uświadamiali, że po pierwsze trzeba współpracować i że dobry lider to jest ten, który słucha. W związku z tym w naszej instytucji my na samym początku zrobiliśmy w ten sposób, że po pierwsze słuchaliśmy, co mówi do nas zespół. Po drugie, szukaliśmy takich rozwiązań, które byłyby korzystne dla wszystkich stron, ponieważ moja instytucja łączy trzy światy. Świat administracji, biznesu i nauki. To są światy, które funkcjonują w innych warunkach. W związku z tym musieliśmy sprostać i odpowiedzieć na oczekiwania tych trzech sfer, a jednocześnie też bardzo istotne i kluczowe to jest nasz zespół.
gdzie tutaj elastyczność i zrozumienie, że w sytuacji pandemii zadania muszą być zrobione, ale one mogą być zrobione w różnym czasie. Bo przede wszystkim przeszliśmy na pracę zdalną, ale też na takie elastyczne podejście, bo często mój zespół to w większości są panie, bo taka jest specyfika też administracji publicznej. Panie, jesteś też młodym zespołem z rodzinami, z dziećmi. W związku z tym naturalnie się uczyliśmy, że pewne rzeczy w ciągu dnia być może się nie wydarzą, ponieważ należy się opiekować dziećmi, ale mogą się wydarzyć i się najczęściej wydarzały po południu czy wieczorami. W związku z tym dla nas pandemia to było przede wszystkim taki czas, czy jest nadal, wzajemnego zrozumienia, współpracy, wyznaczania celów, a nie pokazywania, że to się musi odbyć w konkretnych godzinach, chociaż termin zawsze jest, czyli takiego partnerskiego podejścia nas wszystkich. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo to też wyniesiona nauka ze studiów. Niezapomniany pan profesor Puszajski zawsze nam mówił, czytajcie słabe sygnały. Ten słaby sygnał, który, gdy ja kończyłam studia, to było, że cyfryzacja, digitalizacja, nowe technologie są trendem, który trzeba pilnie obserwować. W związku z tym my, jeśli chodzi o pandemię, skorzystaliśmy z szansy, żeby przejść na cyfrowy sposób pracy. Czyli to była dla nas szansa, żeby się przestawić ze spotkań stacjonarnych, z obiegu papierowego na maksymalnie elektroniczne. Oczywiście to jest proces, więc my go na razie zaczęliśmy. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby go zakończyć, ale to pozwoliło przestawić się wszystkim mentalnie, bo takim dobrym przykładem jest to, że u nas dofinansowując projekty, zawsze się to odbywa w formie panelu. Panelu, czyli spotkania dwóch stron, nas i tych, którzy do nas aplikują. I do tej pory było to zawsze stacjonarnie, a dzięki pandemii i też pozytywnemu podejściu naszych ministerstw, które nas nadzorują, udało nam się to zrobić teraz zdalnie, co z jednej strony oszczędza koszty, a z drugiej strony też daje większą elastyczność, bo możemy się w dowolnym godzinie spotkać, chociaż jesteśmy z różnych stron kraju. Ja myślę, że takie rzeczy zostaną już z nami na zawsze, prawda? To jest coś, czego nas pandemia nauczyła. Jakie ma pani plany na przyszłość? Zasadniczym moim planem na przyszłość to jest nadal rozwijać się w tej dziedzinie, która pojawiła mi się właśnie po studiach, a mianowicie innowacje. Ponieważ to jest specyficzne narzędzie gospodarki, ale okazuje się, że w obecnych czasach ono jest kluczowe. A ponieważ temat jest tak szeroki i tak w wielu miejscach istotny, począwszy właśnie od miejsca, w którym ja jestem, czyli od administracji publicznej, która zawsze daje taki pierwszy impuls, poprzez naukę, która daje ten merytoryczny wkład, no i oczywiście biznes, który to wszystko wdraża. W związku z tym ja swoją przyszłość wiążę z nowymi technologiami, ale oczywiście nieustająco muszę tutaj być czujna i rozwijać się w tym kierunku, bo to nie chodzi tylko o stosowanie nowych technologii, bo patrzymy teraz szerzej, że innowacje to jest także nowe modele biznesowe, które do tej pory nie były tak akcentowane, a technologie właśnie dają tą możliwość rozwoju, więc w tym kierunku chciałabym dalej pójść. Jakby pani mogła sobie teraz przypomnieć taką najważniejszą rzecz, myśl, ideę, która pani się przypomina, jak pani myśli o studiach MBA SGH. Co takiego najważniejszego zostało z tych studiów? Jedna myśl. Jedna myśl zasadnicza to być otwartym na zmianę, bo tego nas wspaniali profesorowie, łącznie z panem profesorem, uczyli, a mianowicie, żeby nie przywiązywać się do tych modeli, czy nawet tej wiedzy, którą od państwa tam zyskaliśmy, tylko być nieustająco otwartym na to, że jeżeli przychodzą właśnie, patrz, COVID, pandemia, nowe miejsce pracy, nowa sytuacja, słuchać i jeśli jest taka konieczność, to rzeczywiście otwierać się i zmieniać.
bo to jest bycie dobrym liderem, to jest proces, który cały czas się dzieje i bez tej zmiany ten proces nigdy nie osiągnie sukcesu. Jasne. A co poradziłaby Pani studentom, którzy zaczynają teraz swoją przygodę z MBA-em? Podejść do tych studiów absolutnie poważnie i odpowiedzialnie. Czyli zobaczyć, że to jest taka naprawdę niepowtarzalna szansa, bo następnym razem już nie zdarzy się to, dlatego że ja pomimo, że skończyłam MBA-a, nadal się rozwijam i chodzę na różne kursy czy krótsze studia, właśnie takie roczne, ponieważ już nie ma takich zasobów czasowych, a takiej MBA to jest właśnie ostatnia okazja na gruntowną poszerzenie wiedzy, ugruntowanie pewnych swoich poglądów, otwarcie się na spojrzenie takie, to jest modne słowo, holistyczne na całą gospodarkę. Przy czym oczywiście też skorzystać z tej drugiej szansy, a mianowicie budowania relacji. Dlatego, że czy to zarówno z profesorami, ekspertami, którzy byli zapraszani na te nasze studia, jak i między nami, czyli studentami. Dlatego, że to jest neutralny grunt, na którym spotykają się ludzie z różnych dziedzin, o różnych poglądach, zarówno politycznych, jak i gospodarczych. I to jest niebywała szansa na takim neutralnym gruncie wzajemnie się poznać, zrozumieć, a czasem też oczywiście były takie okazje pobyć razem na takich zasadach czysto towarzyskich. Świetnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Ja również dziękuję za zaproszenie, panie profesorze.